myślę, że zaopiekowanie się takie całkowite tym klientem to sprawia, że on może da więcej zleceń, może i słuchaj, to może jeżeli ty się na tym znasz, to nam to zrób, ja ci zapłacę za to. I jak dostać zlecenie? Przede wszystkim najważniejsze, to co jest w WhitePressie, to podpisać umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych. Ja uważam, że warto, ponieważ te współprace są często wieloletnie. Słabe osoby albo się w ogóle nie dostają, albo odpadają bardzo szybko w WhitePressie. Tak. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Parafrazując słowa senatora Polaka z Poranka Kojota, granego przez świętej pamięci Leona Niemczyka, mógłbym dzisiaj powiedzieć, że kiedy myślę polski link building, mam przed oczami Linkhouse i WhitePress wyrosłe na tej ziemi, znajome precle, co przycupnęły na przyjaznej polskiej stronie. Widzę bursztynowy świeżo, to już trochę nie pasuje, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie branża SEO odpowiada za sporą część content marketingu w Polsce, na świecie. Żeby gdzieś wstawić link, trzeba dać tekst, a żeby mieć tekst, trzeba mieć kogoś, kto ten tekst stworzy. I na tej podstawie firmy takie jak WhitePress i Linkhouse zdobyły sporą połać rynku. I dzisiaj o tej pierwszej będziemy rozmawiać, albowiem z nami jest osoba, która pracowała zarówno jako copywriter dla WhitePress, jako zleceniobiorca, ale też jako zleceniodawca. A dodatkowo osoba na bieżąco i mocno obcykana z AI. Z nami dzisiaj Jakub Słowik. Siema Jakub. Cześć. Jakubie, co ostatnio napisałeś za pieniądze? Ostatnio za pieniądze napisałem zadanie rekrutacyjne i jeszcze nie dostałem za nie wypłaty, mimo że zgodzili się na moją stawkę. I to tak już pół roku się ciągnie. Płatę za zadanie rekrutacyjne to powinieneś, wiesz, ten z pocałowaniem ręki napisać i wiesz, jak to czasem robią, nie? Znaczy, ale to jest duża agencja, tak? I wszystko się układało w taki sposób. Wszystko było super. Roboty nie dostałem, bo ja chciałem tak jakby full time, a oni jednak chcieli kogoś tak jakby wsparcie do projektu. Ja uważam, że bardzo dobrze wykonałem to zadanie rekrutacyjne. Oni też uważali, bo ja z nimi rozmawiałem już na ostatnim etapie, tylko jak zwykle im się koncepcja zmienia. To nie pierwszy raz, kiedy w życiu takie coś przechodzę. No ale jeszcze nie dostałem rozliczenia od nich za to. Mimo, że się dobijałem do rekruterki z tym. Póki co jestem ghostowany. Popatrz, myślałby człowiek, że duża agencja, to wiesz, tam to wszystko w porządku, uporządkowane procesy. To jest spółka akcyjna nawet, z tego co patrzyłem. To może coś po znajomości, po rodzinie z Szymonem Słowikiem pogadasz. No powiem, że tak, nazwisko otwiera wiele drzwi. Chciałbym. A, to taki żarcik, nie? Bo, tak jak pisałem w skrypcie, że kiedyś był ten filmik z Alim G i on tam do Richarda Jeffersona z NBA pytał, czy jak też być rodziną prezydenta Thomasa Jeffersona, nie? Takie what the fuck? Że zbieżność nazwisk, nie? Ale powiem, że zrobiłem kurs SEO od niego, także no, w sensie od Szymona Słowika. Także jakąś styczność mam. Osobiście nigdy się nie spotkaliśmy. Nawet nie wiem o moim zistnieniu. Polecasz kurs? Kurs był spoko. Ja go robiłem kilka lat temu. Nie wiem, jak teraz jest aktualność, bo to przez dwa lata te SEO się zmienia tyle rzeczy, że trzeba cały czas śledzić na bieżąco. No, na przykład ostatni przykład, nie mieliśmy przez, nawet nie pamiętam już od kiedy, przez długi czas nie mieliśmy paginacji w wynikach wyszukiwania w Google, a teraz już mamy z powrotem paginację i w końcu można być na drugiej stronie. Właśnie miałem pytać, czy widziałeś te wiadomości, newsy, że paginacja wraca, ale ubiegłeś mnie, czyli widziałem. Śledzisz na bieżąco. Kuba, skąd twoja decyzja o copywritingu? Czemu zdecydowałeś się iść w tę stronę w ogóle, w te SEO-owe tematy i tego typu rzeczy? To historia tego sięga dosyć daleko, więc tak cofnę się do epoki, powiedzmy, szkoły i w szkole nie byłem dobry z polskiego, lektor mi się nie chciał czytać.
jakieś takie rzeczy typu części mowy i tak dalej, jakieś tam typy rymów, to mi się w ogóle nie kleiło nigdy. Ale w gimnazjum miałem nauczyciela, który w końcu nauczył mnie pisać rozprawki. Tak, jakoś mi się to spodobało i no nigdy, niby co to ma wspólnego z moim dalszym rozwojem? Trochę dużo ma, ponieważ później dołączyłem do takiej społeczności zrzeszonej wokół strony tamuki.pl. I na tej stronie to były lata, końcówka lat 2000, powiedzmy pierwszej dekady tego wieku i początek ubiegłej dekady tego wieku. I wtedy dzisiaj byśmy to nazwali user generated content. Pisaliśmy recenzje filmów, książek, anime, mang i wkręciłem się w to, chciałem być częścią tej społeczności, też zacząłem pisać. W miarę jak pisałem coraz to kolejne recenzje, stawałem się coraz lepszy w tym, tak? I to też można na to patrzeć jako takie no, community amatorskie, natomiast jeżeli chodzi o obsługę tego, to była bardzo profesjonalna. Redaktor naczelna dawała bardzo duży, dobry feedback, tam mieliśmy redakcję, korektę, także te, jeśli chodzi o mój rozwój, to bardzo dużo na tym zyskałem wtedy. Z wykształcenia jestem leśnikiem i uważam, że zmarnowałem 10 lat włącznie ze studiami podyplomowymi na naukę tego zawodu i jak widać rzuciłem to. A to się zaczęło od tego, że miałem krótki epizod w Lasach Państwowych, później pracowałem w Instytucie Badawczym Leśnictwa i prawie w sumie zahaczyłem się tam o doktorat, ale zarobki tam były bardzo mierne, w sensie bez doktoratu, tak? A mi się jakoś nie paliło do dalszej edukacji w tym zakresie, ale to jeszcze trochę skacze między datami, bo wcześniej trafiłem do redakcji Lasu Polskiego i to jest czasopismo dla leśników i miłośników lasu. Tak siebie redakcja określa, tam przypracowałem ponad 3 lata. Tam dalej doskonaliłem swój warsztat i bardzo się cieszyłem, że znalazłem wtedy tę pracę, ponieważ udało mi się połączyć coś, co lubię, czyli pisanie z moją wiedzą zawodową. I dalej po tym właśnie prawie poszedłem na doktorat z leśnictwa, ale jednak wybrałem karierę w White Pressie. I to było tak, że to się zdarzyło dlatego, że po tym epizodzie w czasopiśmie w Lesie Polskim stwierdziłem, że zastanowiłem się nad tym, jak się mogę dalej rozwijać, tak? I co dołożyć do moich obecnych umiejętności, by jakoś być atrakcyjnym na rynku pracy. Kolega mi podpowiedział o SEO, ja się zainteresowałem tym tematem, skończyłem kurs copywritingu, skończyłem kurs SEO i jakieś jeszcze tam kilka innych i wtedy dostałem pracę w WordPressie. Ciekawa droga, bo padają dwa ważne stwierdzenia, czyli lubiłem pisać i nie byłem dobry z polskiego. Nie. Czyli chcesz mi przez to powiedzieć, że nie trzeba być dobrym z polskiego, żeby być dobrym copywriterem? Trzeba umieć pisać, a niekoniecznie być dobrym z polskiego, ja tak uważam. To nie były komplementy, że ktoś mi, takie puste, że ktoś mi mówił, że ja umiem pisać. Ja dostawałem te, jak już wtedy w tym Tanuki, który jest zresztą periodykiem internetowym, tak na marginesie mówiąc, więc to już powiedzmy takie trochę poważniejsze hobbystyczne zacięcie było z mojej strony. Tam już dostawałem komentarze, że idzie mi dobrze i oczywiście plus feedback. Gdy pracowałem jako redaktor, też redaktorzy z innych czasopism tego wydawcy mi mówili, że jest spoko piszę. Przede wszystkim dużo piszę, ponieważ w niektórych numerach to było po 3-4 moje takie obszerne artykuły, tak, a to był dwutygodnik. Myślę, że bardziej niż wiedza z języka polskiego szkolna potrzebna jest wyobraźnia w tej branży. A teraz bluźnisz. Co to znaczy, że wyobraźnia jest ważniejsza niż przecinki? Co chcesz przez to powiedzieć? Jak to jest możliwe? Ja to czuję, stawiam przecinki i zawsze mi się udaje jakoś. Czasem się nie uda, ale to no nie wiem, no tak na czuję stawiam. Bo no te zdanie da się podzielić, więc tu może być przecinek albo kropka, no i tyle. Plus jakieś te takie zasady, które trzeba było sobie wbić
i ja ich nie wymienię. Ja wiem, że tak się robi, ale jak mam wymienić te wszystkie zasady stawiania przecinków, ja ich nie wymienię, ja po prostu je czuję po prostu. Nie ma się nad czym zastanawiać. Są takie dwa obozy w copywritingu i mam wrażenie, że ludzie, którzy priorytetyzują przecinki, po prostu mają za mało roboty i dlatego się skupiają na rzeczach, które nie są istotne, bo z tego, co ja rozmawiam na przykład z moimi klientami, uwierz mi, że przez 5 lat jedna osoba w rankomacie zwróciła mi uwagę na przecinek. Raz przez 5 lat. Ja uważam, że też ludzie nie za bardzo, jak czytają, zwracają uwagę na przecinki. To raz, dwa, że ja sam teraz, jak sprawdzam treści innych copywriterów, powiedzmy, bo wskoczyłem na ten level wyżej, powiedzmy, także to ja robię wytyczne i później to weryfikuję. Też nie patrzę na te przecinki, patrzę na zupełnie inne rzeczy, ale to możemy o tym później porozmawiać, jakie mam podejście do tego. Pewnie, do tego dojdziemy, a tymczasem będę Cię chciał dopytać o tę pracę w WordPressie, bo WordPress, spora firma, duży dom mediowy, jeśli nie największy w Polsce, pod tym względem i dostałeś tam robotę. I teraz jest pytanie, jak dostać zlecenia w WordPressie? Pytasz o dwie różne rzeczy, ponieważ ja w WordPressie byłem zatrudniony jako content manager i właśnie tam od tej strony tam się zajmowałem przydzielaniem treści dla autorów, ich weryfikacją, robieniem wytycznych i tak dalej. A do tego jeszcze dorabiałem sam pisząc treści. I jak dostać zlecenie? Przede wszystkim najważniejsze, to co jest w WordPressie, to podpisać umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych. I gdy copywriter dokonuje rejestracji, tam trzeba się zarejestrować jako dziennikarz, to się nazywa, trzeba uzupełnić rzetelnie profil, ponieważ to jest wszystko weryfikowane przez ludzi, te profile. Także to nie jest tak, że da się coś oszukać, omamić czy coś. Tam pracują osoby, które potrafią zweryfikować, czy ktoś się nadaje do tego, by przystąpić do tego content premium, to się nazywa, tak? Dostawać te zlecenia z content premium. I umowa plus rzetelne uzupełnienie profilu, to jest taki wstęp, tak? To jest najważniejsze. Ja myślę, wiele osób z tego, co słyszałem, wiele osób odpada na etapie tej umowy, bo ją trzeba wydrukować, podpisać, odesłać, bo polskie prawo działa tak, że ta umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych to musi być na papierze z jakiegoś powodu. I później też nie mogę zdradzać wiele szczegółów, ponieważ znam to od środka, obowiązuje mnie umowa o poufności. Natomiast ja tylko podpowiem, że warto się odezwać do redakcji, napisać, że hej, ja specjalizuję się w tym i w tym. Jak będziecie mieli jakieś treści z tego zakresu, to rzućcie mi na próbę, na pewno się nie zawiedziecie, czy coś takiego. Kuman. Wydaje mi się, że chyba nie wysłałem tej umowy ostatecznie, bo profil mam uzupełniony, ale chyba tej umowy nie wysłałem. Znaczy, jest opcja jeszcze kwalifikowanym podpisem to zrobić, ale myślę, że w tym przypadku nie miałaby zastosowania, bo to obie strony wtedy muszą kwalifikowanym podpisem, tak. A sądzę, że WordPress po prostu papier. To jest coś innego, to chyba wynika z przepisów jakiegoś wyższego rzędu, że z ustawy, że to musi być na papierze. Gdzieś tu kiedyś czytałem i ktoś mi tłumaczył, tak, że to jest taka spuścizna trochę jakichś poprzednich czasów, że to nie może być, tak, ale to ktoś, można się dopytać kogoś, kto się bardziej zna na tym temacie. Moja wiedza obecna mi podpowiada, że ta umowa musi być na papierze i tyle. To tutaj mogę teraz dopowiedzieć, bo już mam to sprawdzone, że ten podpis jednorazowy M-Szafir, tam on 15 zł netto kosztuje, 18,45 brutto, on też zadziała. To tak okay. I dla twojej informacji, jak ktoś słucha, to zadziała, nie trzeba się, wiesz co, no 15 zł to jest więcej niż 6 zł za znaczek i za kopertę, ale kurde, to, że nie musisz iść na pocztę, to jest takie ułatwienie, że można zamówić kuriera, no. Różnie to bywa. Ja uważam, że warto, ponieważ te współprace są często wieloletnie. Nie wiem, ja już przez jakiś czas, przez pół roku ponad nie działam przy tym, bo nie mam już tyle czasu, ale gdy ja działałem, to tych zleceń było i
ja wiem, że autorzy też nie narzekają na to. Zresztą widać nawet to, że Whitehead się cały czas rozbija, to on się musi na czymś to zmienić. Znaczy, że jest więcej klientów i oni też zamawiają te treści właśnie na swoje strony. Do artykułów sponsorowanych. To właściwie wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o SEO, o treści, to tam zlecenia występują. Marton, to w takim razie gdzieś tu w opisie będzie link do WordPressa. Myślę, że nawet nie partnerski, co tam się, po co się będziemy wozić. Warto się zarejestrować, uzupełnić, ale uzupełnić profil, przecież to jest tyle wysiłku. Kuba, nie da się tego jakoś tak prościej, żeby ktoś to za mnie zrobił? Teraz sobie żartuję, nie? Ja myślę, że jak ktoś ma dobre portfolio i je na bieżąco prowadzi, to nie będzie miał z tym żadnego problemu, żeby dać linki jakieś do swoich treści. Mogą mieć problemy te osoby, które tam pisały też w innych, powiedzmy, portalach pośredniczących i nie mogą z jakiegoś powodu dać linka gdzieś i tak dalej. Ale to właśnie dlatego warto dywersyfikować swoje zlecenia. Czasem napisać coś, nie wiem, na bloga komuś prywatnie do czasopisma i tak dalej, żeby mieć co pokazać, tak? Bo wiadomo, wiele tego copywritingu to jest tak naprawdę ghostwriting i nie można się z tym ujawnić. Tak, to się zgadza. Tu się podpisuję pod tym obiema ręcami i obiema nogami. Dywersyfikować portfolio i przyłożyć się, zaangażować się i coś zrobić, a wtedy będą zlecenia. I zdaje się, że tam byłeś po obu stronach z tego, co mówisz, czyli i pisałeś, i odbierałeś teksty. I jak oceniasz jakość treści, które odbierasz? Czy możesz się wypowiedzieć na temat tej jakości? Jeśli chodzi o to, co mogę powiedzieć na ten temat, jako że jest ta weryfikacja, to ci słabi copywriterzy to nie przechodzą albo szybko odpadają, tak? Bo klienci, zawsze ostatnie zdanie ma klient i po prostu nie wolno zawalać, jeżeli chodzi o jakość, nie wolno zawalać, jeżeli chodzi o terminy, bo jeżeli klienci będą się skarżyć, to w końcu nie będzie tych zleceń dla tego autora i tyle. Słabe osoby albo się w ogóle nie dostają, albo odpadają bardzo szybko w WordPressie. Tak, tak to ja to zauważyłem. Nie zawalać terminów, pisać dobrze. Co to znaczy pisać dobrze w takim razie? Co to, czy jakbyś był w stanie zdefiniować wystarczający poziom jakości tych treści? Jesteś w stanie to określić? Warto zawsze wejść na, jeżeli gdzieś widzimy linka, na przykład wejść na stronę tego klienta i zobaczyć, co on tam w ogóle ma, zastanowić się, co mu potrzeba. Też trzeba pamiętać, można, tam jest czat, można się jeszcze bezpośrednio klienta dopytać o to, o co chodzi. Jeżeli są wątpliwości, można napisać zawsze do redakcji, żeby po prostu trafić gust tego klienta, bo często to rozbije się właśnie o gust po prostu tego, kto odbiera te treści. Po pierwsze poprawność językowa, po drugie takie ogólne obeznanie z SEO. No, trzeba wiedzieć, jak się linkuje, trzeba umieć przede wszystkim czytać opisy zleceń, bo tam jest często wszystko napisane, co trzeba wiedzieć na temat tego zlecenia. Są klienci, którzy przykładają dużą wagę do szczegółów, są też tacy, dla których liczy się wykonanie zadania jak najszybciej. No to tak jak wszędzie indziej, na wolnym rynku. Tak samo jest z tymi zleceniami w WordPressie, wszystko można spotkać. To jest ciekawe. Wybacz, ale no jeszcze odnośnie tej jakości, nie ma przyjętego, uważam, jednego kryterium takiego, że co to dobry tekst. Dobry tekst to jest taki, który spodoba się zleceniodawcy i tyle. Skoro WordPress, skoro robisz treści, ale też odbierasz treści, to pewnie masz jakieś spostrzeżenia na temat tego, jak te treści odbierasz, z jakimi treściami ludzie przychodzą, jak przychodzą. To poopowiadaj nam o tym, o zlecaniu treści z perspektywy ich odbiorcy. No ja generalnie jestem, jako że też pisałem treści, to jesteś tym dosyć wyrozumiały, ale to się raczej objawia tym, że sam robię duży research, tak, tematu, czyli ja jak zlecam treści, to one są właściwie już tylko do researchu i napisania, a czasem też researchu trochę zrobię za autora,
bo chcę, żeby na przykład korzystał z jakichś konkretnych źródeł, na których mi zależy, a nie na tym, co mu się napatoczy. No, ja generalnie już przygotowuję frazy, nagłówki, propozycje linkowania samodzielnie, tak? I do autora należy tylko skomponowanie treści zgodnie z tematem. Mimo tego, że czasem jak naprawdę robię, staram się robić takie briefy, by wszystko było jasne i na przykład opisuję też wątki, czy raczej jakąś myśl przewodnią tekstu albo konkretnego akapitu, że na przykład jakimi argumentami tutaj trzeba przekonać czytelnika do czegoś, do jakiejś racji, którą chcemy przekazać w tej treści. Mimo to jakoś czasem copywriterzy, jak nie czują, bo ja też wiem, że copywriter nie siedzi w firmie, on nie siedzi w mojej głowie i nie wszystko zrobi dobrze za pierwszym razem, tak? I uważam, że wielu niestety zleceniodawców o tym zapomina i sam się z tym spotkałem, że po prostu ja raz pamiętam, miałem takie zlecenie próbne, że to był opis, to miały być opisy produktu, takich profesjonalnego sprzętu, powiedzmy śpiworów i kurtek puchowych. I ja napisałem, no bo to są takie już dla profesjonalistów typu wspinaczy wysokogórskich, więc ja napisałem, że to jest takie lekkie, że zmieścisz to bez problemu do bagażu i nie musisz się lotniczego i nie musisz się martwić o wagę, a zleceniodawca, że no nie, bo my teraz odchodzimy od latania samolotami i to jest niefajne pisać o lataniu samolotami, bo troszczymy się o naturę. Okej, no nie wiem, jak inaczej się dostać w Himalaje, ale może kajakiem, tak jak czasem Google podpowiada przez ocean trasę, ale to była jedna z tych sytuacji, gdzie zleceniodawca po prostu oczekiwał, że copywriter napisze to, co on ma w głowie, tylko on sam nie umie tego napisać, zleceniodawca. A to tak nie działa, weź mi napisz, ja wiem, że to tak nie działa i dlatego jak najbardziej uściślam, co chcę od tej treści i polecam tak robić, a jeżeli jako copywriter tego nie dostajecie, to po prostu dopytujcie. Miałem też sytuację, gdzie dostałem zlecenia opisania kategorii na stronie, która dotyczyła pomocy drogowej i tak dalej i tam była taka ogólna kategoria pomoc drogowa i autolaweta i holowanie aut i to miało być wszystko osobno, to są osobne rzeczy, osobno napisane, tak? Ale w końcu się, bo mogłem napisać, ale miałem zagwozdkę, jak w ogóle podejść do tego w ten sposób, że czym to się różni w praktyce, tak? Bo ja domyślam się, że to był właściciel firmy i ktoś mu tę stronę robił i zapełniał ją treściami i potrzebował wykonawcy treści, ale sam się nie zastanowił nad tym, czym się tak naprawdę różnią te usługi. Jak w końcu zapytałem, to na początku była konsternacja, ale później w tej konwersacji przebrzmiewało takie, po prostu brzmiało, jak tam kliknęło coś zleceniodawcy, po prostu faktycznie. A nie, to te kategorie zmieńmy, honowanie samochodów ciężarowych. I byli super zadowoleni, bo ktoś przejrzał się i powiedział, no słuchajcie, no to jest, ja mogę to zrobić, ale to będzie powielanie tematyki, tak? A tak doszła nowa tematyka, którą w sumie ta firma i tak miała w ofercie, a nie było opisane. Dlatego właśnie wiedziony tymi doświadczeniami staram się jak najbardziej uściślać, ale i to czasem copywriter, tak jak wspominałem, sobie z tym no, nie radzi. Ja ostatnio miałem sytuację, gdzie no, napisałem w komentarzach do treści pod jednym akapitem, no nie, to ma być napisane taka argumentacja użyta i dla mnie to było oczywiste na przykład. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale po prostu bym kogoś przekonywał takimi argumentami w rzeczywistości, jakbym miał go przed oczami, a copywriter nie umiał tych argumentów zastosować. On merytorycznie ten tekst był dobry, ale pod kątem sprzedaży no, trzeba było pokierować mocno za rękę autora. Drugi raz miałem sytuację, gdzie po prostu widziałem schemat działania czatu GPT po prostu, ale wspominałem o tym właśnie, że on będzie zrobił wszystko, by wypełnić polecenie i to nieważne, że on podporządkowuje informacje do akapitu, mimo że to jest bez sensu, totalnie nielogiczne. On to zrobił, tak? Czasem wychodzą takie kwiatki, trzeba się pilnować. Jako, że dużo działałem
w tym narzędziu, to po prostu rozpoznałem ten schemat, ale nie wspomniałem autorce o tym, tylko no, wytłumaczyłem, co tam powinno być, i w końcu dostałem no, poprawny tekst. Tak? Też, jako że znowu mówię, wiem, że copywriter nie siedzi w mojej głowie i czasem łatwiej mi, jako że ja sam umiem pisać, redagować treści, totalne błahostki sam poprawiam, bo jest mi szybciej poprawić coś i nawet zaznaczyć śledzenie zmian, żeby pokazać dla później dla autora, że chciałbym, żeby to na przyszłość tak było pisane, niż silić się na komentarze, dodawać komentarze, żeby on sam to poprawił. To ja już wolę jakieś drobnostki samodzielnie, linka przenieść czy coś. Szybciej to zejdzie niż przepychanie się z koniem czasem. Ja kiedyś taki przypadek, że klient mi napisał komentarz, że chce, żebym zamienił i na oraz. Tak sobie myślę sobie, Jezus Maria, prezes firmy i tak, no ile może być warta godzina jego czasu? Ja wiem, że to jest, dodać komentarz to jest, nie wiem, 15 sekund, tak. Nie? Ale ja muszę przerywać swój workflow, przyjść, zamienić słowa, które znaczą dokładnie to samo, różnią się tylko liczbą znaków, i albo dostałem komentarz w innym miejscu, tu brakuje przecinka. No, ja rozumiem z jednej strony, że okej, to jest moja robota, żeby wstawić przecinki tam, gdzie mają być, nie? Że ja teoretycznie powinienem mieć do tego narzędzia, powinienem mieć wiedzę, jak te przecinki wstawiać i w ogóle, ale jak też jak odbieram teksty i widzę, że brakuje przecinka, miałem tak w jednej z poprzednich prac, że jak były błędy kosmetyczne, no to już nikomu nie zawracałem dupy tym, że gdzieś brakuje przecinka. Jak były błędy merytoryczne, no to sorry, tu już jest zwrotka. Tu już masz siąść do tego i to napisać jeszcze raz, ale no, przecinki bez przesady. Ale też to raz, ja się też często z tym spotykam, że po prostu czasem można mieć wrażenie, że osoby mocno decyzyjne, one nie wiem, nie mają co robić czy co, że po prostu na takie angażują się w takie szczegóły, które właściwie powinny ich omijać i są nieistotne, a też podzielam twoje zdanie, że czasem lepiej odpuścić niż po prostu tracić te roboczo godziny wszystkich, bo wtedy jakby policzyć, albo jak jest drabinka decyzyjna, ile osób musi zatwierdzić tekst. Ja rozumiem teksty jakieś dla banków i tak dalej, to tam muszą wszyscy posprawdzać te teksty i przyklepać, bo one, powiedzmy, na nich ciąży jakaś odpowiedzialność, tak? To musi być wszystko zgodne z faktami. Ale jeżeli to jest jakiś tekst na bloga o, nie wiem, o herbacie, kawie czy gotowaniu, a musi go przejrzeć 10 osób, to nagle koszt tej treści eksploduje w powietrze, gdy się podsumuje to wszystko. To jest zupełnie niepotrzebne. Także zleceniodawcy, nie róbcie tak. Jedna osoba i wystarczy. Zawsze można to później poprawić na stronie. Od tego ludzie nie umierają. No też tak. Chociaż wiesz, no, czasem na Facebooku są takie dyskusje, jakby faktycznie o tych przecinków ktoś miał, nie wiem, most miał się zawalić, brukliński albo ale coś. Ja wiem, co miałem powiedzieć, bo czasem ludzie poprawiają przecinki, a sami jedyna styczność z językiem polskim to jest taka, jak skończyli podstawówkę i mają wpojone takie żelazne zasady języka polskiego, od których jest masa wyjątków, ale zdania nie zaczyna się od i albo... nie wiem, przecinka tu się nie stawia, no w tym kontekście się stawia, bo na przykład taka jest myśl, że i chcę nadać innego biegu temu zdaniu, ale ludzie, którzy nie piszą, a pamiętają tylko zasady języka polskiego ze szkoły, nie mają o tym pojęcia i można się z nimi po prostu kłócić, a i tak wyjdzie na to samo. Są jakieś żelazne zasady i dla nich się tak robi, tak, a może zupełnie inaczej. Tak, też się z tym słodkałem i właśnie miałem wrażenie, że czasem tekst potrafi utkwić gdzieś w wąskim gardle, bo jest jakaś, żeby nie powiedzieć, no błahostka do klepnięcia, tak, że nie ma jakiejś, rozumiem tak jak powiedziałeś, że banki, jakieś teksty o podatkach, że ktoś musi to zerknąć, nie, że jakiś, powiedzmy, ktoś, kto się podatkami zajmuje w danej firmie, musi na to spojrzeć, no bo tam się musi to zgadzać, czy pod kątem prawa, czy zdrowia, czy czegoś, to ja rozumiem, ale jeżeli tekst stałby, bo wiesz, widzisz tylko, że są komentarze w tekście. No dobra, są komentarze w tekście, czyli jest do poprawy. Ale może się okazać, że jedyny komentarz to jest zamień na i na oraz. I tekst przez to stoi i nie zarabia. No to no, miejmy to na uwadze, tak? Bo zamawiasz ten tekst i płacisz za niego po to, żeby kupić swój czas od kogoś. Jednocześnie 10 osób ma sprawdzać tekst, więc płacisz czasem 10 osób za coś, co powinno być. To jest antyintuicyjne kompletnie. Mówisz SEO.
Wydawałoby się właśnie, że WordPress to w większości będą teksty pod SEO, czyli pod jakieś artykuły sponsorowane, wzmianki, linki i tak dalej. To w takim razie, jako że jesteś po kursie i copywritingu, i SEO, zadam to pytanie, jak napisać dobry tekst pod SEO obecnie, w obecnych czasach, przy obecnych algorytmach? A ja jako trochę już sobie powiem, że to zależy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli budujemy stronę, która ma tylko szybko, nie, to nie jest nasza marka i ona ma szybko wzrosnąć w wynikach wyszukiwania, bo mamy jakiś tam plan, to jest nasz jakiś blok zapleczowy, szybko chcemy go podbić, no to tutaj robimy sobie automatyzację i te treści się same piszą, same publikują na WordPressie i tak dalej. To nie jest żadna tajemnica, bo ludzie takie rzeczy, specjaliści w SEO nawet w Polsce robili takie rzeczy, jak się pojeździ na konferencje. Jest dużo prezentacji na ten temat, że zrobiłem stronę full AI i ona wypukowała w górę powiedzmy w 2 miesiące i było super. Jest dużo przykładów takich eksperymentów. Ale jeżeli to jest coś dla nas, nasza marka, to ja bym obecnie postawił na user experience, czyli się poważnie zastanowił, czy te treści spełniają oczekiwania użytkownika. I co to znaczy, czy one spełniają oczekiwania użytkownika? Zastanówmy się nad taką frazą, na przykład, nie wiem, to jest moje popularne, bardzo lubię ten przykład, jak kłaść płytki. I powiedzmy, prowadząc, nie wiem, sklep, handlując płytkami, no to ja zrobię sobie taki artykuł, będzie mi bardzo pomocny, ale okaże się, że w sumie guzik on nie będzie pomocny, bo trzeba wejść w SERP, czyli wyniki wyszukiwania i zobaczyć, co się wyświetla na to hasło. I jeżeli tam na przykład będą pierwsze filmy, a Google nawet TikToki już podpowiada, to my nie wygramy z materiałem wideo na taką frazę. Czasem trzeba się zastanowić, czy to pisanie pod SEO jest zasadne na każdy temat. Te user experience myślę, że tutaj bardzo dużo pokazuje, bo te przykłady, które śledzę ostatnio, nie wiem, to co ludzie z dużo większą wiedzą ode mnie pokazują, że zachowania użytkownika na stronie są bardzo ważne. Znaczy nie wiem, czy bardzo ważne, bo nikt nie wie, jak algorytm Google działa, ale są brane pod uwagę przez algorytm. Na tej podstawie algorytm chyba potrafi jakoś już rozpoznać, czy ta treść jest użyteczna, czy nie. Czy ktoś faktycznie ją czyta, czy wchodzi i nie znajduje tego, co chciałby znaleźć na tej stronie, że ona nie odpowiada na oczekiwania osoby, która wyszukuje dane hasło. Oczywiście frazy kluczowe i tak dalej, to jest ważne, ponieważ chcemy, by nasz, powiedzmy, biznes wyświetlał się na frazy, które są na przykład nie tylko brandowe, tak? Bo jeżeli widzimy, że nasza firma wyświetla się, a nie jesteśmy jakąś super rozpoznawalną marką, że nasza firma się wyświetla na frazy tylko związane z nazwą marki, to są moim zdaniem dwie przyczyny tego, na przykład, że ludzie gdzieś to widzieli i oni powiedzmy w sklepie towar i oni chcą coś tam jeszcze sprawdzić, ale to generalnie są fachowcy, którzy znają tą markę. Nie ma tej styczności na przykład z marką osoba, która w ogóle o niej nic nie wie i ona nie trafi na naszą stronę, bo na przykład nie mamy na stronie fraz, które nasza strona nie daje o sobie poznać, że jest związana z jakąś dziedziną, bo nie mamy na niej odpowiednich treści, które by dały algorytmom znać, że hej, ta strona jest, nie wiem, o truskawkach, tylko mamy markę truskawek podaną i każdy zna markę truskawek, to na nią chodzi. A osoba, która po prostu szuka truskawek, już jej nie znajdzie, ponieważ nigdzie nie jest to dane znać na stronie. To się wydaje wyimaginowane, ale ja znam takie przypadki po prostu. Gdy wchodzę w Google Search Console i sprawdzam, na jakie się rzeczy wyświetla strona i na jakie hasła pojawia się w wynikach wyszukiwania i tam właściwie nie ma w ogóle fraz, bardzo kalorycznych fraz, czyli takich, które są często wyszukiwane przez ludzi, ale na tej stronie nie występują w ogóle
w żadnej formie nie, i przez to ona nie ma dla algorytmu związku z tą frazą. Nie wiem, chyba, czy to było zrozumiałe w ogóle, co powiedziałem? Ja rozumiem. Można byłoby w skrócie powiedzieć, że to zahacza o ten słynny autorytet tematyczny danej domeny, że przykładowo, jeśli strona jest o truskawkach, no to piszesz o tym, jak sadzić truskawki, kiedy sadzić truskawki, jaka gleba pod truskawki, jak zbierać truskawki, truskawki, czym się różni klasa A od klasy B, czy tam klasa pierwsza od drugiej, tak. Czy można jeść truskawki z szypułkami. Ostatnio się dowiedziałem właśnie, że truskawki powinno się jeść z szypułkami, wiedziałeś? Nie, zawsze je odrywam. Ja też zawsze odrywałem, a później się dowiedziałem, że gdzieś, kurde, chyba w pytaniu na śniadanie było, że można jeść z szypułkami. No i właśnie, jeśli twoja strona na to odpowiada, to Google widzi, że ty jesteś autorytetem w dziedzinie truskawek, a jeżeli masz tylko, wiesz, stronę główną i mamy wieloletnie doświadczenie, indywidualnie podchodzimy do klienta, który chce kupić truskawki, to właściwie, tak jak mówisz, jeżeli ten brand, miałem taki case kiedyś właśnie, że na stronę klientki, wiesz, normalnie tam, wiesz, 10-15 wyświetleń, 10-15 klików dziennie, nagle, jeb, 120. No i mówię, kurde, co tu zaszło? No ale wchodzę na zapytania i zapytania to był głównie brand, czyli to mi mówi, że były działania jakieś zewnętrzne, na przykład na socjalach, albo może reklama nie, ale na socjalach na przykład poszło, ktoś skojarzył nazwę, albo jakiś TikTok poszedł czy coś i ktoś też skojarzył nazwę, wpisał Google'a i wszedł. Ale poza tym ludzie nie mają szansy poznać w ogóle twojego brandu, jeżeli ty mówisz tylko o brandzie, a nie o tym, co ten brand ma dla ludzi. Dokładnie. I tu jest właśnie rola SEO, tym by to pokazać, bo SEO jest dobrym sposobem na jakieś budowanie świadomości marki, takie stałe, tak? Bo w odróżnieniu od innych tych działań, to SEO w marketingowych, SEO ma pewną stałość, tak? I przy, może nie odrobinie, bo trzeba mieć dużo konsekwencji, jesteśmy w stanie skojarzyć naszą markę z jakimś hasłem, by to się na stałe wryło. Na stałe być w wynikach wyszukiwania, wyraźnie w przeciwieństwie do mojej kamerki. O. Dobry real-time marketing. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku cię zainteresowało. Czy to zlecenia na WordPressie, czy czekasz na to, jak pisać z AI? Chociaż chyba wszyscy już wiedzą, jak pisać. Nie, no są ludzie, którzy nie wiedzą. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak pisać z AI, jak dostać zlecenia w WordPressie, jak te zlecenia odbierać, jak te zlecenia dostawać, słuchaj dalej. Jednocześnie ponowna prośba o suba dla YouTube'a, lajka dla Spotify'ka, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie, to pomoże mi zapraszać więcej gości. Przypominam też o bezpłatnych materiałach, między innymi kursie o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu, link będzie w opisie. Miłego seansu. Trzeba wiedzieć, że algorytmy mają pewien budżet na to, by w ogóle zrozumieć treść, by ją poznać całą stronę. I to też jest coś, co ja się dowiedziałem od innych, ale jakieś wśród rad, które dzisiaj się przebijają, to jest, żeby jak najwcześniej w treści pokazać, o czym jest ta treść, czyli dać odpowiedź na jakieś pytanie, czyli to. Ja wiem, że teraz jest dużo tych clickbaitów, że trzeba się przewinąć przez strony i żeby dowiedzieć się na sam koniec artykułu, że no w sumie to nie, to nie musisz się martwić tym, co daliśmy w tytule, bo to jest jakiś, dotyczy 1% populacji, ale wszedłeś na stronę, więc dla nas jest git, tak? Nie interesuje nasz user experience. Tymczasem ten user experience może być w wielu przypadkach zbieżny z tym, czego algorytmy wyszukiwarek oczekują. One chcą wiedzieć na samym początku, o czym jest ta treść, więc dobrze skonstruowane tytuły, nagłówki, jakieś podsumowanie już na samym początku. Ja takie coś stosuję, że piszę na samym początku najważniejsze jakieś myśli w tym tekście. Dane schematyczne, na przykład spisy treści też w tym pomagają, by algorytm dobrze zrozumiał, o czym jest tekst. To ta odpowiedź na samej górze, to mi się też kojarzy z tymi rewelacjami teraz o AI Overviews. Już prawie powiedziałem SGE, a już nie można mówić SGE. Właśnie kojarzy mi się z AI Overviews. Czy myślisz, że to ma związek? Generalnie nie. Ja myślę, że tak było od samego początku. SGE to troszkę już inna para kaloszy. Ja mówię o tym, że
boty mają jakiś tam budżet na zeskanowanie i zrozumienie tej treści, bo trzeba jeszcze pamiętać, że one pewnie sobie to tłumaczą na angielski dodatkowo, więc też trzeba pisać jakimś tam prostym językiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast SGI to w ogóle inna para kaloszy, bo SGI potrafi zaciągnąć odpowiedzi z jakichś tam niszowych blogów, wziąć user generated content pod uwagę, który w ogóle się nie pojawia na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. To ciekawe, bo spotkałem się z paroma wytycznymi, to u dwóch różnych klientów, którzy mówili właśnie, że mam pisać pod SGI i żeby właśnie odpowiedź na intencje wyszukiwania była możliwie najwyżej w tekście, nie? Ja myślę, że po prostu to zawsze było, tylko teraz jest coś, co ich motywuje do zmiany. Ja bym tak to określił. Przeczytali o SGI, to teraz robimy wszystko pod SGI, a tak naprawdę to trzeba było robić od dawna, ponieważ helpful content update już był dużo wcześniej i on jest wdrażany tak jakby odświeżany co chwilę, no, nowe wersje jego wchodzą, więc to już było, tylko myślę, że klienci nie mogą być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami w SEO, a ten, kto wiedział, to już dawno to robił. No, to mi się podobało, wiesz co, jak pierwsza wersja Helpful Content Update wyszła i chłopcy z Zenuto wrzucili posta na Facebooku, że myśmy Helpful Content robili od zawsze, także myśmy nie spadli, nie? I to było strasznie fajne. Tak, dokładnie o to chodzi, że jeżeli, to co ja powiedziałem wcześniej, że ktoś jest jakiś stały i konsekwentny w tym SEO, to jego takie nowinki nie zaskakują, bo jest bardzo dużo rzeczy w SEO, które trzeba robić, a ludzie tego nie robią, bo po prostu o tym nie wiedzą. Linkowanie wewnętrzne, budowanie architektury strony odpowiedniej, takiej by była też przyjazna dla użytkownika i dla botów. Co ja bym na przykład obecnie też robił, a o czym dużo ludzi zapomina, myślę, że i o czym copywriterzy powinni powiedzieć. Ja właśnie myślałem, żeby to jakoś przekazać w trakcie tego webinaru, że sama treść, okej, są teksty mogą sprzedawać, to prawda, ale w większości, w przypadku, większość copywriterów nie pisze takich tekstów, które jak ktoś przeczyta, to od razu chce coś kupić. SEO też rzadko, w SEO się rzadko takie treści spotyka, ale można to stymulować architekturą treści, architekturą strony, na przykład, nie wiem, przyciski z call to action gdzieś na samej górze, które zaprowadzą czytelnika gdzieś na kolejny etap tej ścieżki, które my mu przygotowaliśmy, a przynajmniej powinniśmy mieć przygotowane. Bo mam wrażenie czasem, że wielu klientów to myśli, że jak zleci za 10 tysięcy złotych treści, to już będzie super, wszystko się uda i będą pieniążki, a tych pieniążków nie ma. Dlaczego? Bo na przykład to copywriterzy powinni wiedzieć, dlatego powinni się kształcić, że na przykład wchodzi na stronę klienta i mówi, no ale słuchaj, to tu nie masz protokołu SSL nawet wdrożonego. I ludzie widzą, że twoja strona jest niebezpieczna przez to i tu nie wchodzą. Ja ci mogę wszystko napisać i to nie będzie działać. Nie wiem, masz złe metody płatności, których ludzie nie lubią. I przez to nic ci nikt nie kupi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważam, że copywriter powinien znać się na tyle na marketingu, by wejść i takie podstawowe rzeczy wytknąć klientowi, żeby nie zbierać wszystkich bęcków za to, że się kampania nie udała. Z jednej strony racja, są ludzie, którzy tak robią, sami z siebie pójdą do klienta i powiedzą, że ej, słuchaj, nie masz SSL-a, a są tacy, którzy powiedzą, to nie jest mój deal, nawet małą wojnę o to stoczyłem, bo są agencje, z Martą Gawlik rozmawiałem, że miała właśnie u klientki, że wiesz, kampania reklamowa chodzi, agencja puszcza, budżet bierze, ludzie wchodzą na stronę, dodają rzeczy do koszyka, ale nie kupują. O co chodzi? Zero zakupów. I się okazało, że płatności nie były podpięte, nie? Ja to skleiłem z tego TikToka, to był mój pierwszy taki prawie, że viral na TikToku i jakiś koleżka właśnie z agencji powiedział, że to nie jest sprawa agencji, że klient nie ma płatności podpiętych, nie? To nie jest ich deal. Jeśli mają to w umowie, to zrobią. Jeżeli odpowiadają za cały lejek, za całą stronę, to zrobią, ale jeżeli mają w umowie tylko puszczenie reklam i przepierdzielenie klienta budżetu, to tylko przepierdzielą budżet klienta i to nie jest ich deal, że wiesz, że nie ma sprzedaży, nie? I to, że te reklamy są puszczane
wyłącznie po to, żeby była sprzedaż, też ich nie interesuje, nie? Ja tak samo ty mówisz, wiesz, że copywriter powinien zwrócić na to uwagę. Często copywriterzy tylko chcą dostać brief, wystawić fakturę, dostać kasę i pójść won. Ale to pytanie, czy on chce budować stałe więzi z tym klientem i wtedy ten klient zobaczy, kurczę, ja mam do czynienia z fachowcem. On mi powiedział coś, co, nie wiem, ktoś, kto u nas siedzi, web admin, nie wpadł na to, bo są firmy, które działają od 30 lat na rynku i tam siedzi jakiś dziadek i on web adminuje i w ogóle tak naprawdę, no tam siedzi, bo siedzi i on... tak jak w tej paście z instalowaniem Adobe Readera po prostu na komputerach. I to jest jego jedyny obowiązek w firmie, jest informatykiem, tak? I jego nie interesują takie szczegóły. A gdy ty powiesz klientowi, że słuchaj, no tu nie działa i nie będzie działać, bo to są błędy, które wykraczają poza w ogóle mój zakres, ale ja ci podpowiem, co masz zrobić, to też... Agencje mogą sobie pozwolić na takie podejście, bo są duże. One, jak nie ten, to inny. A copywriter obecnie, nie wiem, czy każdy ma na tyle swobody, by sobie tak przebierać w klientach, tak? Na pewno są tacy, co sobie nawet oddają klientów, podrzucają. To jest normalne, ale nie każdy to ma. I myślę, że zaopiekowanie się takie całkowite tym klientem, to sprawia, że on... może da więcej zleceń, może i słuchaj, to może jeżeli ty się na tym znasz, to nam to zrób, ja ci zapłacę za to. To jest normalne. Ja też znam przypadki agencji, które są na przykład, zajmują się budową stron. Ja miałem podczas rekrutacji do czynienia z taką agencją, że oni robią strony, ale SEO to jest zupełnie inny pakiet w tej agencji. I jak ktoś sobie kupi budowę strony bez SEO, no to on dostanie tę stronę, ale ona nie będzie zoptymalizowana pod SEO. I to po co taka strona? Wiadomo, że to nie będzie działać, ale klient o tym nie wie, tak? A dla nich nie zależy, bo oni chcą sprzedać ten dodatkowy pakiet usług, który moim zdaniem powinien być od razu. Tylko, że to kosztuje, więc jak klient może kupić stronę za 200 zł od studenta, a za ileś tam od nich i on wie, że a to student zrobi, no ale oni zrobią lepiej, a powiedzmy ta różnica w cenie jest dla mnie do zaakceptowania, ale jak dorzucę SEO, to ta różnica nie jest do zaakceptowania. No ja rozumiem ten model biznesowy, bo on zrobił stronę u nich, to on też weźmie następny pakiet usług u nich, więc on już im siedzi w kieszeni. Ale nie wiem, czy to jest trochę nieuczciwe, takie szemrane tak naprawdę wykorzystywanie niewiedzy. Myślę, że na rynku, jeżeli ten copywriter ma, zazwyczaj ja sobie to tak wyobrażam na podstawie też mojego doświadczenia, taką bezpośrednią styczność z tym klientem, on z nim pisze, on mu podpowiada, tak naprawdę często to jest kontakt z ludźmi, którzy założyli te biznesy, z prezesami i tak dalej, bo to są jakieś tam na przykład mniejsze firmy, to ja nie wyobrażam sobie zrobić coś takiego, że no ale to nie jest moja broszka, to zatrudnijcie sobie specjalisty do tego. To ja nie chcę, ja bym nie chciał współpracować z takim copywriterem, szczerze powiedziawszy, który widzi takie rzeczy i mi nie powie. Jestem pewien, że znalazłbym kogoś, kto by mi o tym powiedział i ja bym był wtedy zadowolony, a jego to właściwie nic nie kosztuje powiedzieć, że no słuchaj, z twoją stroną są pewne problemy i je trzeba naprawić, jeśli chcesz, żeby to działało, nie? Okej, może on straci klienta, co nie, ale tak naprawdę on straci klienta, bo ten klient powie, a nie, to jak tu tyle trzeba, to nie, to mnie to nie interesuje w ogóle, to całe SEO. Ja to w ogóle będę sprzedawał, stragan otworzę i wtedy sobie sprzedam to samo, nie? Są tacy klienci, których nie interesuje rozwój, ale to pytanie, czy uczciwe jest wyzyskiwanie takiej osoby przez jej niewiedzę? Pewnie kwestia wartości, ale takie jedno zdanie może być warte 20 tysięcy. Jak był u mnie Kacper Kobyłka, to mówił, że przyszedł do klienta, zaczynają kampanię, on tam popisał maile, popisał kopii na acy, acy chodzą, no i Kacper przejrzał cały lejek, całą ścieżkę i pyta, może zrobimy one time offer po zapisie na tam, nie wiem, webinar, nie? A klient pyta, co to? No i Kacper tłumaczy, że one time offer to jest coś takiego, jak się ktoś zapisze, trafia na stronę z podziękowaniem i na tej stronie ma jednorazową ofertę ważną tam powiedzmy 15 minut, nie? I to zwraca częściowo koszty reklam. No i klient mówi, no dobra, w sumie nie robiłem tego nigdy, ale spróbujmy. Spróbowali, 20 tysięcy z tego oto.
A Kacpra, ile to kosztowało, żeby zapytać? Ile kosztuje ciebie, żeby powiedzieć dwa zdania? Dwa zdania i zaoszczędziłeś klientowi 20 tysięcy. I idę o zakład prawie o każde pieniądze, że jeżeli klient będzie czegoś potrzebował, przyjdzie do ciebie. On nie będzie szukał nikogo innego. On cały czas ma w głowie człowieka, który zaoszczędził mu 20 kafli. Dla mnie to jest oczywiste, tak, że tak się powinno zrobić. I to chyba też pokazuje, ja bym to nazwał tak, dojrzałość biznesową po prostu. Jak ktoś jest dojrzały do prowadzenia biznesu, to on wie, że widzi szansę, tak, w takich sytuacjach dla siebie. Coś ugrać, ale pozytywnie. Wiesz, jest jeszcze jedna taka rzecz. Przykładowo widzę, że klient czegoś potrzebuje, bo ja nie będę ukrywał, że się nie znam na prawie, nie znam się, coś tam z tego SEO kumam, ale SEO nie chcę robić ani nie lubię, nie umiem zrobić strony internetowej tak naprawdę. Grafiki to jest kompletnie nie moja broszka. Kumam, jak się puszcza reklamy, ale nie znoszę tego robić. Jeżeli klient pyta mnie na przykład, czy znasz kogoś, kto puszcza reklamy, to ja w tym momencie uszczęśliwiam 3 osoby. Klient jest zadowolony, bo dostaje ode mnie rekomendację człowieka, którego wiem, że działa. Wiem, że dowozi. Ten człowiek jest zadowolony, bo właśnie zarobił pieniądze, które ja mu przyniosłem tak naprawdę, nie? Więc on będzie bardziej skłonny polecić później mnie na przykład do treści dla kogoś. No bo jeżeli puszcza reklamy, to potrzebuje kopii na te reklamy, tak. Później kopii na landing i później maile. On, jeżeli puszcza reklamy, to prawdopodobnie się na tym raczej nie zna, bo zna się na puszczaniu reklam. I klient też jest zadowolony, bo ma sprawdzonego człowieka, którego nie musi szukać, nie musi tracić swojego czasu. Ma sprawdzonego człowieka, który puści mu reklamy. 3 osoby są zadowolone. No tak, i 3 osoby korzystają na tym, bo później to jest budowanie sieci zależności takiej, że pozytywnej. Wiadomo, że to zacieśnia współpracę i tak się buduje biznesy. Tak, no, relacje, omówiliśmy relacje i bardzo fajnie, że poruszasz ten temat. On nie był w skrypcie, nie miał wyjść. Fajnie, że wyszedł, bo trzeba o tym mówić, ale po drodze padło coś takiego, że klienci i SEO-owcy robią sobie strony automatycznie. Wrzucają na WordPressy i to publikują. Po drodze padło też hasło Helpful Content Update. Helpful Content trochę te treści wykosił. Wiem, bo widzę po twoich wypowiedziach, komentarzach, postach, że interesujesz się tworzeniem treści z AI. Jak twoim zdaniem w przyszłości będzie wyglądała praca, współpraca copywritera z AI? Przede wszystkim to, że Helpful Content Update te treści automatycznie generowane wykosił, to jest, nie byłbym tego taki pewien. Te Black Hat SEO to cały czas żyje, ludzie testują różne rzeczy, bo w sumie muszą testować, bo inaczej nie dowiedzą się, co ten algorytm w ogóle działa i powiedzmy, że myśli, tak? Ale jak będzie wyglądało tworzenie tych treści? To już wygląda, to już się dzieje, bo wystarczy spojrzeć na ogłoszenia o pracę do jakichś dużych agencji, że tam często wymagane są już na stanowisku content manager, jakiś content specialist, osoby, które ogarniają promptowanie, to GPT. I oczywiście to już przeszliśmy ten boom, że wszystko walimy bez sprawdzania i tak dalej, ale są potrzebne osoby, które umieją obsłużyć te narzędzia do generowania treści. Tego nie da się nauczyć kupując pakiet promptów ChatGPT, 1000 promptów, które ulepszą twój biznes w ciągu tygodnia i tak dalej. Nie, to trzeba siedzieć i cały czas testować, wykorzystywać te narzędzia, wiedzieć, jak konstruować zapytania, jakie są ich ograniczenia. Myślę, że no właśnie to są narzędzia, one są do tego, by pomóc, tak? I one w czym mogą pomóc, bo już minęła era, że copywriter siedzi 2 miesiące i klepie 10 tysięcy opisów kategorii, powiedzmy, o tym samym wszystko, prawie do sklepu odzieżowego i traci zmysły, zarabia w sumie na tym wcale nie tak dużo, bo to były zawsze jakieś bardzo mało płatne zlecenia. Dzisiaj właśnie takie rzeczy się robi sztuczną inteligencją, ale to też trzeba wiedzieć, jak to zautomatyzować. I to jest właśnie pojęcie
o tym, jak automatyzować rzeczy w content marketingu. Tu już nie chodzi nawet o samopromptowanie, tylko trzeba wiedzieć, jak skonstruować cały proces tej automatyzacji, by on był skuteczny. Skuteczny, czyli jak wpiszę, jak wpiszę w czata GPT, darmowego oczywiście, bo szkoda mi 15 dolców na you.com. Jak piszę, napisz mi artykuł o tym, jak kupić tanio ubezpieczenie OC, to napiszę czy nie napiszę? No nie, no oczywiście, że napiszę, bo on nie powie, że ja tego nie zrobię, chyba że to będą treści, które on jest, powiedzmy... Mówię tak, był taki czas, że tak mówił, ja mu coś tam, wiesz, jakąś komendę, a on na to, że nie mogę teraz tego zrobić. Ja mu na to później spróbuję jeszcze raz i wtedy to zrobię, tak, wiesz, co jest. No ale zazwyczaj, dopóki to nie są tematy, gdzie on jest wyczulony na to, by się w nich nie wypowiadać, to on to przygotuje. Tylko trzeba pamiętać o tym, bo są tak jakby, ja to ostatnio w podcaście naukowym słuchałem, tam wypowiadał się taki starszy pan, doktor habilitowany, mniejsza o to, który od dawna działa przy sztucznej inteligencji. On wytłumaczył, że tak naprawdę modele można podzielić na takie, które są logiczne, ale nie są kreatywne. I to kiedyś rozwijano. To są te wszystkie wcześniejsze przygody ze sztuczną inteligencją. To jest logiczna i to jej się boimy, tak? Ta logiczna sztuczna inteligencja, Skynet i tak dalej, bo on działając zgodnie ze swoją logiką zrobi coś, co będzie najlepszym wyjściem dla nas wszystkich, powiedzmy, nie? I są modele, które są kreatywne, czyli one mogą po prostu kłamać, pleść głupoty, bo one po to są stworzone i to są właśnie tego typu jak ChatGPT. To jest bardzo duże uproszczenie, ale nie można oczekiwać od tego typu modelu logiki, bo on nie był stworzony po to, by być logiczny. On był stworzony po to, by być kreatywny. Działa na zasadzie, tak naprawdę trzeba pamiętać, w ogóle zrozumieć, jak działają te, takie modele jak ten GPT, że to w bardzo dużym uproszczeniu jest, jaki zbiór słów będzie najbardziej prawdopodobny, będzie najbardziej prawdopodobną odpowiedzią w tym momencie. I on ją podaje, da się sterować, tak? Miałem ostatnio na TikToku dyskusję z człowiekiem, który uznaje się za programistę i on w ogóle bardzo tak beślał z błotem ten ChatGPT, że on takie bzdury pisze i tak dalej, konfabuluje i tak dalej. Ludzie zaczęli mu wypominać, że jak jesteś programistą, to powinieneś wiedzieć, że to tak działa, że da się zaprogramować ten model w taki sposób, w sensie zadać pytanie w taki sposób, że on udzieli złą odpowiedź w momencie, kiedy jest tylko jedna dobra odpowiedź i on ją zna, ale on specjalnie poda złą. I dlatego trzeba znać takie rzeczy, jak temperatura w ustawieniach, można zmienić temperaturę, z jaką ma być generowana odpowiedź. Presence penalty, frequency penalty i to brzmi jakoś bardzo zaawansowanie, to nie są zaawansowane rzeczy, to są wszystko parametry, które decydują o tym, czy ten tekst będzie bardziej czy mniej zmyślony, czy tam będą mniej lub bardziej prawdopodobne słowa, czy te słowa się będą mniej lub bardziej powtarzać. Tu jest właśnie sedno obsługi tych narzędzi, że trzeba się trochę zgłębić w ten temat, by zrozumieć, jak one działają. Jak się trochę zrozumie, jak one działają, jakie mają ograniczenia i jak się z nimi komunikować, to nagle praca okazuje się prosta i one dają całkiem sensowne odpowiedzi. Przy czym trzeba pamiętać, że my chcemy mieć tak naprawdę kontrolę nad tym, jakie odpowiedzi podają. I on napisze dobry tekst o ubezpieczeniach, jak ja mu sam dam, co ma napisać. Czyli ja tak robię, że nie bazuję na tym, co on mi tam znajdzie z sieci, bo często znajdzie coś, co nie musi być prawdą, nie wiemy tak naprawdę, nikt tego nie weryfikuje. Ale jeżeli ja podam jakieś, nie wiem, fragmenty instrukcji, bo na przykład chcę napisać tekst na temat obsługi żelazka, mam do dyspozycji instrukcję użytkownika żelazka, która jest po prostu toporna, Chińczyk ją tłumaczył w translatorze, piętą
i nie da się tego czytać, chcę na stronę mieć coś, co jednak da się czytać i być przyjazne, to daję te instrukcje, dzielę na fragmenty odpowiednie i po prostu razem z promptem podaję do tego czatu GPT takie informacje. I wtedy mogę mieć w miarę pewność, że to będzie sensownie napisane. To ten, ta finalna treść. A też nie zawsze, bo i trzeba to sprawdzić. A no właśnie, sprawdzić. Ja pamiętam, miałem taki przypadek, jak pisałem artykuł o tym, o zakazie aut spalinowych do 2035 roku. I był taki dokument po angielsku, raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat tego, że ten zakaz jest po prostu nierealny. Kobyła na, nie wiem, chyba 60 stron. No ja mu to po kawałku wklejałem. I później jak mu to wszystko wkleiłem, to się go pytałem, jakie jest uzasadnienie z tego dla biznesu? Jakie jest uzasadnienie dla użytkowników prywatnych? Jakie jest uzasadnienie dla producentów aut? No bo na przykład nie mogą nagle producenci aut się 01 przestawić na elektryki. I on mi to wszystko podał. Ja to sprawdzałem i on zrobił to dobrze. Więc to jest świetne. Ale gdybym go na przykład zapytał, jakie jest biznesowe uzasadnienie dla firm z branży transportowej do zakazu aut spalinowych 2035, to mógłby coś nas myślać. On mógłby, na pewno on potrafi, badania naukowe potrafi wymyślić. To mnie rozwala po prostu. Nie mówię, znajdź mi raporty takiej i takiej firmy. I on znajdzie raporty, ale to nie są prawdziwe raporty, one nie istnieją. No tak, bo on nie był, to trzeba wiedzieć, że to narzędzie nie było stworzone w tym celu. Są inne modele, które bazują, albo przynajmniej przykładają dużą wagę do bazowania na takich sprawdzonych rzeczach, ale one są mniej kreatywne na przykład przez to. Warto obejrzeć, ostatnio w WordPressie był webinar, tam był zresztą szef Senuto się go prowadził i pokazywał, bardzo dużo tłumaczył na temat tego, w bardzo prosty sposób, jak tego typu modele działają i to, co ty powiedziałeś, że się wkleja jakieś treści. Tak właśnie buduje się na przykład automatyczne jakieś czaty na stronach, gdzie masz jakąś bazę swojej wiedzy ze strony, ale ktoś nie chce tego szukać po stronie tych wszystkich rzeczy. On chce zadać pytanie, czy to i to pasuje do siebie. Jak stworzysz sobie takiego chatbota, nakarmisz go wiedzą, i on będzie oczywiście w zamkniętym środowisku, nakarmisz go wiedzą ze swojej strony, to on wygeneruje odpowiedź na to pytanie. Tylko nie można robić tak, jak ostatnio Rocket Jobs zrobiło, że sobie automatycznie generowało odpowiedzi na Facebooka. Chciałbym wiedzieć, ile tokenów na to poszło. To tam wydajność finansowa tego przedsięwzięcia mogła być fenomenalna po prostu. Trzeba wiedzieć, że przy API OpenAI jest rozliczenie za tokeny. Token to nie jest jedno słowo, ponieważ jedno słowo to może być na przykład kilka tokenów, ale to też nie jest jeden znak, ale może być nie zawsze. To jest różnie liczone. Natomiast to, co ludzie tam pisali, sprawiało, że powstawały zapytania po API do OpenAI i zwracana była, znaczy myślę, tak, bo nie wiem, co tam było w środku pod tym. Podejrzewam, że ChatGPT, skoro to tak wszystko działało. I była zwracana po prostu odpowiedź. Ta odpowiedź, zapytanie generowało koszt i odpowiedź generowała koszt. Więc jak ludzie się tam bawili i tam była karta kredytowa podpięta, która nie była ograniczona, to saldo mogło być ciekawe na sam koniec takiej operacji. Trzeba byłoby policzyć, wiesz, jak to poszło viralem i jakie publicity z tego było, policzyć, wiesz, w jakimś Brand 24, ile to zasięgu wygenerowało. Może się zepnie. Nie doliczylibyśmy tego, nawet by nie było, nie byłoby nawet jakoś tak blisko, ale spójrzmy na przykład, no ja aplikację bankową, te ICO i PKO, tam też jest chatbot, bo on działa w zamkniętym środowisku i on jest właśnie nakarmiony wiedzą na temat systemu bankowego po prostu, którym i daje odpowiedzi tylko z tego zakresu, a nie jakieś zewnętrzne. Z takimi rzeczami mamy już do czynienia od dawna, tylko nie zwracaliśmy na nie uwagi. Niedawno było takie, no była gówno burza, nazwijmy to po imieniu, była po prostu gówno burza, gdzie przyszedł gość i szukał, pamiętasz, kogoś do pisania o podatkach za 5 zł za 1000 znaków z czatem GPT. I ludzie go tam trochę zjechali, parę osób wyłapało knebel, ja się do nich zaliczam, ty pewnie nie wyłapałem, dziwię się.
Jak to jest nie fair, to jest po prostu nie fair. Może za dużo lajków zebrałeś pod tym komentarzem, bo Gostek tam pisał, że jeżeli ktoś nie jest usatysfakcjonowany, ja to teraz parafrazuję, bo on to napisał bardzo prostym językiem, że jeżeli ktoś dla kogoś nie jest atrakcyjne 5 zł za 1000 znaków, za treści z AI o podatkach, zaznaczam o podatkach, to nie jest tak, że wiesz, gdzie złowić rybę, czy nie wiem, jak napisać artykuł. To są treści o podatkach, gdzie tam wiesz, z odwołania jakieś wielokrotnie złożone. I on napisał, że widocznie się na tym narzędziu nie znasz, a ty mu napisałeś, że ktoś, kto się zna, nie będzie pisał za takie pieniądze. No bo nie będzie, nie ma takiej opcji moim zdaniem. Znaczy, ktoś, kto się zna, to przede wszystkim nie używa do takich rzeczy interfejsu tego przeglądarkowego, czatu GPT, tylko pisze właśnie zapytanie do API, robi automatyzację. Narzędzia do automatyzacji kosztują. Make, powiedzmy. Airtable. Kosztuje. No one mają darmowe wersje, ale one są mocno ograniczone i nie nadają się do działań takich na skali, tak? A jeszcze odpytywanie po API czatu GPT, tak jak już wspomniałem, kosztuje. To też jest koszt. Ja nie widzę, żeby to się skleiło w 5 zł za 1000 znaków ze spacjami, jeśli chcemy to zrobić dobrze. A później jeszcze pytanie, co on chciał osiągnąć, bo może tam właśnie chodziło o to, by to zrobić na skali i szybko postawić stronę, która będzie krótko odpowiadała na jakieś tam dziesiątki tysięcy fraz związanych z podatkami, a sensowność tego była właściwie żadna. Ale takie rzeczy to ludzie robili tak gdzieś tak z rok temu, jeszcze pół roku temu, teraz już takich eksperymentów jest coraz mniej, bo kto miał zrobić eksperymenty, to zrobił i zna wyniki tego, także wie, na jak długo takie strony postawione od zera przez AI, wracamy właśnie do początku dyskusji, wie, jak długo takie strony się utrzymują. I dzięki temu wie, że zrobienie tego dobrze za 5 zł jest nieopłacalne, a robienie tego za 5 zł w łebkach nie ma sensu i to zapewne nie będzie działać z wielu powodów. Też trzeba pamiętać, że Google na takie treści związane z finansami patrzy rygorystycznie. Moim zdaniem to trochę bezcelowe działanie. Może tam siedzi jakiś specjalista, teraz będzie tego słuchał, będzie się śmiał ze mnie, bo on wie, że to działa. Może faktycznie mają jakiś sposób na to. Niektórzy na pewno opracowali, ale ja nie sądzę, że te treści będą dobrze generowane i wiem, że to nie byłyby dobre odpowiedzi. To nawet w branży, w której ja teraz działam, czyli powiedzmy tam mój obecny pracodawca, producent systemów ogrzewania i chłodzenia i tak dalej, podłogowego, płaszczyznowego. My wiemy, że po prostu chat GPT powierzchownie odpowie na jakieś tam rzeczy, ale gdyby zapytać go o jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, on odpowie, ale to będą złe odpowiedzi. Pytanie, czy nakierowywanie go tak długo, żeby on w końcu udzielił tej dobrej odpowiedzi, to jest opłacalne. I tu się właśnie rodzi to, że może nie być opłacalne i raczej nie będzie, bo trzeba dużo czasu poświęcić, żeby zrobić dobry prompt. Ten prompt może raz działać, a raz nie. Tu właśnie jest kwestia powtarzalności. Mi się udało zbudować kilka promptów, które są w dużej stopniu powtarzalne, jeśli chodzi o odpowiedzi. A i tak czasem bywa, że te odpowiedzi są niesatysfakcjonujące. A są z banalnych rzeczy, bo typu moda, tak? Gdzie naprawdę nie idzie napisać czegoś głupiego o modzie, bo to są pusta i guściki. A jednak mi raz napisał, że slipy męskie to doskonałe nałożyć na jakieś tam spotkanie czy coś tam takie. No, stary, masz rację, ale to nie o to chodzi, nie? Powinniśmy gdzieś zbierać te takie najlepsze, najciekawsze odpowiedzi czata GPT, takie totalnie z dupy. Gdzieś to miałem coś takiego, wiesz co, jak go pytałem za czasów chyba GPT-4, jak wchodził, to wersję 3,5 zapytałem o utwór pracowniczy. Co to jest utwór pracowniczy? I GPT-4 zgodnie z prawdą odpowiedział, że utwór pracowniczy to jest sytuacja, w której ty pracujesz dla kogoś na etacie i twój pracodawca, jeżeli to jest w godzinach pracy, tak, twój pracodawca ma prawa majątkowe do tego utworu, bo był w związku, w ramach stosunku pracy wykonany. Natomiast chat GPT-3,5 odpowiedział mi dwie odpowiedzi i obie były z dupy. Jedna to była, że utwór pracowniczy to jest wtedy, jak
pracownicy firmy zbierają się do kupy razem z prezesem, piszą piosenkę, a potem ją śpiewają. A drugie to było chyba hymn pracy, czy coś takiego, albo coś z regulamin i statut tej firmy, nie? Więc takie kompletnie odjechane. Ale to z tym śpiewaniem było fajne. Jeszcze jedną rzecz tylko zauważę, bo tamten gostek na fejsie chciał chyba 1000 wpisów o tym, to tak sobie policzyłem teraz, 1000 wpisów po 5000 znaków, po 5 zeta, to jest 25 kafli. To myślę, że za 25 kafli znalazłbyś kogoś, kto ci ustawi właśnie automatyzację i żeby to się kręciło, nie? I reszta kosztu jest po twojej tak. stronie. Myślę, że nawet poniżej tego. Zamiast faktycznie, więzić może by... kogoś. Może by się to spięło, tak? Faktycznie. To przy tej skali, no okej. Okay. To mogłoby się spiąć i już wtedy da się opłacić narzędzia i tak dalej. Faktycznie pomyślimy o tym całościowo. Ale ja wtedy nie widzę tu przy tej kwocie miejsca na weryfikację jakąkolwiek tych treści. Nie, to odpada. To z treści ogłoszenia wynikało, że tam chyba weryfikacji żadnej nie będzie, ale to co mówiłeś rok temu, Marek Foltański robił takie narzędzie jeszcze przed CopyMate'em, że miałeś bazę w Excelu, jakieś tam powiedzmy 1000 zapytań i ono ci generowało nagłówki, a później z tych nagłówków generowało artykuły i to było jakoś tam też spięte po API, że się uploadowało od razu na WordPressa i jakoś to szło. I myślę, że zrobienie czegoś takiego byłoby dużo, dużo tańsze niż 25 tysięcy. Zresztą są narzędzia do generowania treści z AI, też się je spina przez WordPressa, które generują, tylko nie wiem, jakie mają limity na artykuły. I też lepiej by działało to narzędzie, bo ono ci zeżre kredyty, nie? Czy tam te zapytania po API, tokeny i tak dalej, niż uwięzienie człowieka za 5 zł, za 1000 znaków przy czacie GPT, żeby nie wiem, co robił z tymi podatkami tak naprawdę. Chyba tylko sprawdzał te interpretacje podatkowe w urzędzie skarbowym, nie? Ale to właśnie to jest, o czym ja wcześniej mówiłem, że to są umiejętności wymagane obecnie od ludzi związanych z copywritingiem, czyli content managerów, jakichś content specialistów. W firmach, w agencjach, że właśnie będą umieli zaplanować tego typu automatyzację, a to są często rzeczy no-code i będą umieli ją jeszcze wdrożyć często, czyli to, co właśnie mówiłeś. Mam jakieś tam frazy, potem mają mi się wygenerować nagłówki, na podstawie tych nagłówków mają mi się wygenerować akapity i tak dalej, i tak dalej. Ale z tym też trzeba uważać. Ja na przykład miałem ostatnio styczność, dostałem treść do sprawdzania, która i od razu zobaczyłem, że to jest czatu GPT. Dlaczego? Ponieważ tam tematyka była złożona. Ten czat GPT, jak ktoś zrobi, da całą listę nagłówków i jakiś duży fragment tekstu. I mimo, że powiedzmy ten duży fragment tekstu pokrywa te nagłówki wszystkie tematycznie, to czat GPT może zrobić tak, że każdym nagłówku będzie chciał poruszyć odrobinę tej tematyki, nawiązać do tego tekstu głównego. Jeżeli tego nie rozdzielimy jakoś dobrze, to jest moje doświadczenie, jeżeli nie rozdzielimy tego na jakieś konkretnie związane z tym akapitem fragmenty i nie zrobimy tego osobno, to on po prostu będzie w ten sposób konfabulował, by na siłę wcisnąć całą wiedzę z tego tekstu źródłowego, zsyntetyzować pod ten fragment i wtedy tworzą się bzdury na przykład. Nie wiem, że to było chyba o rdzy, ten fragment dotyczył, tam jak ktoś wie, to wiedział, że trzeba napisać na temat korozji elektrostatycznej. Jest takie coś fachowego. ChatGPT o tym nie wiedział, copywriter też o tym nie wiedział. Temat dotyczył, powiedzmy, ogólnie rur stworzyw sztucznych, to on tam wymyślił, że rur stworzyw sztucznych to coś tam mniej rdzewieją i coś tam dzięki czemuś, co było zupełnym bzdurą, ale gdy ktoś pracuje z narzędziami AI, to wie, że człowiek takiej bzdury nie napisze, że to jest coś, co specjalnie narzędzie próbowało spełnić oczekiwania, polecenia swojego pana i ono wykonało tę pracę dobrze po prostu, najlepiej jak umiało, ale nie jest logiczne to, co wcześniej wspomniałem, więc wyszło jak wyszło. Ja na samym początku przygody z AI-em przyjąłem taką taktykę, taką świadomość. Nie wiem, oglądałeś Rainmana? Rainman. Tom Cruise, Dustin Hoffman, taki stary. Mało kina oglądam. No, w każdym razie masz tych geniuszy ze spektrum autyzmu, savantów. Jest taki gościu. Okej.
To ja sobie przyjąłem, wiesz co, że ChatGPT, że ogólnie AI, generatywna AI, to jest takie genialne dziecko ze spektrum autyzmu, że ono nie do końca kuma, czy robi coś dobrze, czy nie robi dobrze, bo w Rain Manie jest taka scena, że on wsadza coś do mikrofali, ale nie za bardzo umie ją obsługiwać i później prawie spalił dom. Ale jak poszli do kasyna, to tak liczył karty, że tam wygrał jakoś kupę pieniędzy, nie? Więc jednocześnie geniusz i nie do końca geniusz. ChatGPT to też jest ktoś taki geniusz, któremu jak każesz napisać 8 opisów mrożonego brokuła, pozdrawiam Anię Tabor, w 8 różnych językach, to on to zrobi, nie? Ale jeżeli mu każesz gdzieś jakieś wnioski wyciągnąć, coś zinterpretować, to już tego nie zrobi, nie? Spróbuje to zrobić, ale to jest nadal robot. Więc ja się z nim tak porozumiewam, że jakby to było właśnie takie genialne dziecko. I tak trzeba po prostu, trzeba wiedzieć, w którym momencie prompcie on to zinterpretuje nie tak, jak my chcemy. I dlatego na przykład czasem dopracowanie promptu, który będzie dawał powtarzalne odpowiedzi, to jest, nie wiem, tydzień testów, tak? W międzyczasie robisz coś innego, ale testujesz to tydzień, żeby to było jakoś powiedzmy sprawne. Zmieniasz fragment po fragmencie, jakieś tam pojedyncze słowa w tym poleceniu, żeby osiągnąć jakąś powtarzalność. Trzeba sobie uzmysłowić, że w momencie, gdy my obsługujemy te narzędzie przez interfejs, czy przez przeglądarkę, przez stronę, to my faktycznie, to jest tryb konwersacji. My z nim rozmawiamy, ale my, gdy robimy zapytania po API, to nie mamy możliwości tej konwersacji, więc on nam wygeneruje odpowiedź, ale to za każdym razem będzie, powiedzmy, nie można mu napisać, słuchaj, nie o to mi chodziło, weź się popraw, chodziło mi o to i o to, o ten temat podróż. Nie, tam nie ma na to miejsca tak naprawdę. I dlatego wymagana jest jakaś bardzo wysoka dokładność, powiedzmy, umiejętność przewidywania, jak to narzędzie się zachowa, gdy robimy automatyzację. Bo jak puścimy automatyzację i tam będzie coś nie tak i on zacznie konfabulować na dużą skalę, no to my tracimy dużo pieniędzy wtedy. Tak, tu znowu wraca przykład Rocket Jobsów, nie? Tak. Kuba, zbliżamy się ku końcowi, czyli do moich ulubionych pytań, między innymi o najtrudniejsze zlecenie, najtrudniejszy merytorycznie tekst w karierze, jaki zdarzyło ci się napisać, taki, że się tak umordowałeś, że będziesz to pamiętał do końca życia. Było czy nie było? Chyba nie było. Na pewno jak pracowałem w Lesie Polskim, to było sporo takich treści merytorycznych, które musiałem pisać, ale to było związane z dziedziną mojego wykształcenia, więc nie było wcale tak trudno. Później, nie wiem, jak piszę treści, to jestem dosyć metodyczny i najpierw robię duży research i później jakoś to pisanie idzie mi z główki. Więc nie przypominam sobie jakoś tematów, które po prostu mnie przyrosły merytorycznie. Czasem może zlecenie było nieopisane należycie, tak jak trzeba, czyli między wierszami klient oczekiwał czegoś, czego nie było w tym zleceniu, powiedzmy, a ja się na przykład czemuś nie przyjrzałem i dlatego to zlecenie było trudne. Nie powiem żadnych konkretów, jak to wyszło. To są jakieś takie ogólniki. To jest ciekawy wniosek. To nie jest pierwszy taki wniosek. Ja lubię to pytanie, dlatego że różne rzeczy z niego wychodzą. Różne, a czasem te same. Że właśnie to nie tekst jest trudny, tylko klient. A skoro o kliencie mowa, to teraz pytanie o tego najgorszego klienta albo klienta, który cię najwięcej nauczył, albo klienta, którego najgorzej wspominasz i możesz legalnie o tym powiedzieć. To powiem tak. Zdecydowanie najgorszym klientem, a jednocześnie w sumie moim pracodawcą była redaktor naczelna Lasu Polskiego i zdecydowanie jej nie pozdrawiam. Odważnie. Ciekawe, czy będzie tego słuchać. Pewnie nie będzie tego słuchać. Chyba, że ją jakieś wywołamy, ale to... I co zrobi? No wiesz, przyjdzie do ciebie i co ty mnie tam w internecie oplułeś, draniu? Po prostu ją jest najgorzej wspomnianą przeze mnie klientką. Nie boję się. No, spróbujemy ją później pozdrowić, ewentualnie to do niej dojdzie, może ktoś jej przekaże, może ktoś, wiesz, odsłucha ten odcinek, zobaczy, a tu Kuba Słowik ten narzeka na redaktor naczelną z lat i to się zapyta, ty, a to czasem nie o tobie? Mnie się tak kiedyś zdarzyło, jak kogoś skrytykowałem, zjechałem, ten ktoś później przyszedł do mnie i a co ty tu na mnie gadasz?
No co gadam? A co, coś się nie zgadza? I tutaj taka cisza, nie? Powiedziałem swoją opinię i nawet... To nawet nie naruszy żadnych dóbr osobistych po prostu. Niech się... Jak słucha, niech wie, co myślę. Myślę, że i tak jest tego świadomo. Całkiem możliwe. A ja mam nadzieję, że nasi odbiorcy dzisiaj będą bardziej świadomi tego, jak tworzyć dobre treści, jak tworzyć te treści dobre przy wsparciu AI, ile to kosztuje, co się da zrobić, czego się nie da zrobić. I za tę całą wiedzę Ci dzisiaj dziękuję. I ostatnie pytanie. Gdzie Cię można znaleźć w internecie? Zanim odpowiem na to pytanie, to cały czas mam wrażenie, że nie wywiązałem się z tego obowiązku naświetlenia ludziom tych jakichś szczegółów na temat AI, ale może to tylko moje wrażenie, że nie wiem, czy dużo się nauczył z tego. Natomiast gdzie mnie znaleźć w internecie? W sumie tylko na LinkedInie. Mam dużo mediów społecznościowych, ale one są prywatne. Tak jak nie wiem, Twitter, czy Facebook, czy TikTok, to są moje prywatne narzędzia. Mam kanał na YouTubie, ale go nie podam, bo nic tam nie wrzucam, tylko jakieś tam prywatne rzeczy, które nikogo nie interesują. A powiem, że mam kanał na YouTubie od 2006 roku. Pamiętam, jak ta platforma wyglądała dawno temu, ale nie mam siły tego rozwijać. Marka osobista to nie dla mnie. Może, ale jednak jesteś tutaj, więc coś tam tej marce osobistej skapnie mimo wszystko, nie? Na zaproszenie i nie wiem, czy zrobię follow-up, by przekuć to w sukces. Będzie z tego sukces, miejmy nadzieję. Ja tymczasem Ci dziękuję i życzę dobrego dnia. Ja również wieczora. Życzę, faktycznie życzę udanego wieczora, ale jeżeli ktoś to ogląda za dnia, to udanego dnia, tygodnia, miesiąca, roku i udanego całego życia, zwłaszcza w biznesie. Dzięki. Dzięki, siema. W odcinku z Jakubem to jest tyle. Czy teraz już wiesz, jak dostać zlecenia w WordPress? Kiedy wyślesz umowę? Kiedy pójdziesz na pocztę? Najlepiej zrobić to od razu. Najlepiej zrobić to od razu i od razu iść do... To ostatnie zdanie wytnij. Wydrukuj umowę, podpisz, zapakuj. Wyślij do redakcji, a potem spytaj, czy mają zlecenia dla kogoś takiego jak ty. Nie zapomnij odwiedzić profili Jakuba w social mediach, śledź go, bo wrzuca często ciekawe rzeczy, często śmieszne komentarze, także osobiście polecam śledzić. W tym odcinku to jest tyle. Siema.